Jemen, stanowiący południowo-zachodni kraniec Półwyspu Arabskiego, jest jedną z najstarszych kolebek cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Kraj ma jednego z najpiękniejszych koni na świecie, Abeja, jedną z linii Al-Kamsa wymienionych w rękopisie Abbasa Paszy. Za najczystszych uważa się poddanych arabskich z rodu Al-Kamsa, zwanych w Europie Asil. Można je prześledzić od ich beduńskiego pochodzenia do dnia dzisiejszego. Jej nazwa pochodzi od Abeja, czyli płaszcza, który klacz arabska nosiła na ogonie podczas ucieczki ze swoim jeźdźcem. Klacz tę ofiarował Harasowi Inshasowi, król Arabii Saudyjskiej Aziz ibn So. Pierwotnie drugorzędny odgałęzienie Sakławi, Abeja jest koniem pełnej krwi arabskiej, wysoko cenionym za swoje piękno. Abeja posiada pewne cechy fizyczne wspólne dla koni arabskich, niezależnie od ich szczególnej rasy lub rodziny. Ma bardzo podobną morfologię do Sakławi. Jest bardziej wyrafinowany niż Kuejlan i Hamdani i nieco mniejszy. Sierść jest zwykle szara, ale czasami może być kasztanowata, gniada lub czarna. Ma wzrost w kłębie od 1,40 m do 1,56 m, przy wadze około 350 kg. Koń Abeja jest szczególnie zwinny i w przeciwieństwie do koni Kohailan i Hamdani jest ognisty i żywy. Jak wszystkie konie arabskie, jest inteligentny i ma dobrą długowieczność. Idealny do sportów takich jak polo i wytrzymałościowy, jest zarezerwowany wyłącznie dla doświadczonych jeźdźców. Jest używany w wielu dyscyplinach, w których można wykorzystać jego żywotność, takich jak wyścigi szybkościowe. Abeja jest narodowym koniem Jemenu, gdzie zajmuje szczególne miejsce. W kraju jest uważana za rasę samą w sobie. Tradycyjnie jest hodowany na pustyni przez Beduinów z Hamar w Syrii i Tahawi w Egipcie. W pozostałej części świata występuje głównie w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Ten wspaniały koń, należący do głównych rodów koni pełnej krwi arabskiej, ma swoje korzenie w legendzie założycielskiej Serrak, gdzie przytaczane są najpiękniejsze konie, w tym ogier należący do Gomusa i klacz Betaina ibn Merhida.